Witam Państwa i witam przede wszystkim mojego gościa. A dzisiaj moim gościem jest pan Leszek Sykulski, politolog, historyk, nauczyciel akademicki, człowiek znany z wielu, wielu ciekawych wypowiedzi na temat przede wszystkim wojny na Ukrainie i sytuacji międzynarodowej, sytuacji geopolitycznej. Dzień dobry, witam serdecznie, panie Leszku. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dziękuję, że zechciał pan przyjąć nasze zaproszenie. Jest pan po raz pierwszy gościem w naszej telewizji. I tak jak już wzmiankowałam, naszym tematem jest Ukraina, ale w kontekście interesów Polski. Panie Leszku, ja zacznę może od prozaicznego pytania, ale mamy zimę, 2022 rok, rok już w zasadzie toczy się ten konflikt. Putin bombarduje strategiczne punkty Ukrainy, nęka ludność cywilną. I jak by pan określił ten etap, na jakim jest ta wojna dzisiaj? Jaki to jest etap? To jest kontynuacja wojny. Wojna trwa od ponad 8 lat. Wojna rozpoczęła się w lutym 2014 roku. Nazwałbym ten etap kampanią roku 2022. Absolutnie nie żadną wojną pełnoskalową, nie jakimś początkiem nowej wojny, kontynuacją wojny z większą, o wiele większą intensywnością niż było to przez ostatnich 8 lat. Natomiast to do zakończenia tego konfliktu jeszcze jest sporo czasu, ponieważ Władimir Putin chce osiągnąć kilka celów i do zrealizowania tych celów jest jeszcze droga daleka. Pierwszym i najważniejszym celem, najbardziej strategicznym i kluczowym dla Władimira Putina jest podpisanie nowego traktatu bezpieczeństwa w Europie, czyli stworzenie nowej architektury bezpieczeństwa w Europie. Dokładnie to, o czym mówił Siergiej Ławrow, szef rosyjskiej dyplomacji, 17 grudnia 2021 roku. Chodzi o podpisanie traktatu bezpieczeństwa zarówno z Sojuszem Północnoatlantyckim, jak i bezpośrednio ze Stanami Zjednoczonymi. Tam nawet konkretne już punkty tego traktatu zostały przygotowane przez stronę rosyjską. Druga sprawa to są konkretne cele operacyjne, jeśli chodzi o Ukrainę. No i myślę, że z takich celów operacyjnych, czy nawet operacyjno-strategicznych, z punktu widzenia interesu rosyjskiego, kluczowe byłoby odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego, czyli pójście drogą carycy Katarzyny II z lat 80. XVIII wieku, czyli już Rosjanie część tych planów zrealizowali. Po pierwsze, zajęli Krym, po drugie, odcięli Ukrainę od Morza Azowskiego. Pozostaje trzeci element, czyli odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego. No i tutaj kluczowym elementem jest zajęcie historycznej krainy, która się w historii się nazywała Jedysan, a obecnie, gdybyśmy chcieli to zilustrować, to jest przede wszystkim zajęcie obwodu odeskiego, łącznie z portem w Odessie i likwidacją tak naprawdę morskości Ukrainy, odcięciem Ukrainy od Morza Czarnego. I to byłby drugi cel tutaj, jeśli chodzi o kwestie ukraińskie. Natomiast istnieje jeszcze trzeci cel, jakim jest, no, nazwijmy to, wycofanie baz NATO z państw, które przystąpiły do sojuszu po roku 1997. Mam na myśli ten szczyt paryski Sojuszu Północnoatlantyckiego i układ NATO-Rosja, powołanie Rady NATO-Rosja. Tu byłaby najtrudniejsza sytuacja dla Rosji do zrealizowania, ponieważ wymagałaby, no, w jakimś sensie osłabienia także państwa polskiego. I tutaj państwo polskie Rosję może osłabiać zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio. Pośrednio uderzając w całą Unię Europejską, co już się dzieje. Kryzys energetyczny, kryzys, który nas czeka na wiosnę, żywnościowy, nas, w sensie nawet ludzkość, bo o tym mówił Antonio Guterres, sekretarz generalny ONZ. Jak i kryzys, oczywiście szeroko pojęty gospodarczy, finansowy, on będzie powodował to, że Unia Europejska będzie coraz mocniej się centralizowała, szła coraz szybciej w kierunku Europy Federalnej. Zresztą ten kryzys związany z wojną na Ukrainie jest niezwykle korzystny dla idei wielkiego resetu, dla pozbawienia ludzi gotówki, dla przejścia bardzo szybkiego na CBDC, czyli walutę cyfrową banku centralnego. Zresztą już widzimy te wszystkie przymiarki, które są robione. To nie jest tak, że wojna na Ukrainie jest absolutnie niekorzystna dla wszystkich na tym świecie, poza oczywiście Rosją,
To tak nie jest. Absolutnie widzimy, że to, co było w okresie lockdownów COVID-19, lata 2020-2021, propozycje paszportów szczepionkowych, już zatwierdzone zresztą na szczycie G20 jako element powszechny, próba paszportów węglowych wprowadzenia, a teraz właściwie mówi się o nowych jeszcze paszportach, nowych tak zwanych cyfrowych ID dla cyberbezpieczeństwa, dla wejścia w metaversum, dla funkcjonowania w ogóle w internecie, no to niewątpliwie, jeżeli patrzymy na przyspieszenie, na akcelerację tych procesów cyfrowych, to wojna na Ukrainie jest bardzo korzystna. Więc dlatego mówię, że póki jest ona korzystna dla światowych korporacji, póki jest ona korzystna dla Stanów Zjednoczonych, bo osłabia gospodarczo Unię Europejską, póki jest korzystna dla samych Niemiec, bo przecież przyspiesza projekt Europy Federalnej zapisany w umowie koalicyjnej między SPD, SDP, FDP i Zielonymi z jesieni 2021 roku, to ona będzie trwała. Gdyby Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny chciały ją skończyć, to skończyłyby ją w kwietniu, maju bieżącego roku, to nie ulega dla mnie najmniejszego znaczenia. W związku z tym kluczem jest nowa architektura bezpieczeństwa, rozumiana nie tylko jako nowy koncept mocarstw, nie tylko jako podział stref wpływów w Europie, ale także jako pewien nowy ład polityczno-społeczny. Wesprzyj wolne media wpłatą na konto podane w opisie filmu. Panie Leszku, ten temat, który pan poruszył, moglibyśmy tutaj jeszcze rozwijać, ale ten czas nasz jest ograniczony, dlatego ja będę z kolejnym pytaniem wchodziła, które przygotowałam, bo mnie interesuje tutaj interes Polski przede wszystkim. W tej przestrzeni publicznej od wielu miesięcy, od momentu, kiedy ta wojna zaistniała, pojawiła się taka koncepcja, jakoby nie ma bezpieczeństwa Polski, nie ma niepodległości Polski bez niepodległej Ukrainy. Przy czym towarzyszy temu taka emocjonalna bardzo i bezwarunkowa pomoc naszego rządu, rządowi ukraińskiemu, Ukraińcom. I proszę mi powiedzieć, czy ta koncepcja jest uprawniona, czy ona jest zgodna z racją stanu polską, a tak naprawdę jaka jest dzisiaj w kontekście tego, co się dzieje w świecie, bo pan zarysował już ten kontekst, i w kontekście tej wojny, jaka jest dzisiaj polska racja stanu? Jakie powinny być wektory polityki zagranicznej? Świetne pytanie. Myślę, że mówiąc najkrócej i najprościej jak potrafię, polską racją stanu jest zachowanie suwerenności, niepodległości, niepodzielności państwa polskiego, zachowanie suwerenności kulturowej oraz prowadzenie polityki wielowektorowej opartej na fundamentalnej zasadzie, którą ja nazywam zasadą zero wrogów wśród sąsiadów. To, o czym pani redaktor wspomniała, ta zasada, ta hipoteza, że nie ma Polski, niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy, to jest część tak zwanej doktryny Kwaśniewskiego. Aleksander Kwaśniewski, który objął urząd prezydenta w połowie lat 90. w roku 1995 i pełnił funkcję przez 10 lat, był twórcą z takiej doktryny, którą można nazwać zwulgaryzowaną doktryną Giedroycia Mieroszewskiego. To jest właśnie taka doktryna mówiąca o tym, że Warszawa powinna absolutnie bezwarunkowo popierać jakikolwiek rząd w Kijowie. Jaki by on nie był, czy byłby to rząd niebiesko-żółty, czy czerwono-czarny, czy byłby to rząd liberalny, prozachodni, czy byłby to rząd odwołujący się do ideologii neobanderowskiej, to bez różnicy właściwie dla pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Człowieka, który z jednej strony przyjął konstytucję, który forsował przyjęcie konstytucji dla Rzeczypospolitej, która została przyjęta w referendum przez Polaków i ostatecznie weszła w życie w 1997 roku, ale to nie przeszkodziło panu prezydentowi Kwaśniewskiemu już 6 lat później całkowicie podeptać tę konstytucję, dając zezwolenie na stworzenie tajnego więzienia CIA w Polsce, obcej służby specjalnej. W związku z tym to absolutnie nie jest polska racja stanu i nie jest polską racją stanu popieranie jakiegokolwiek rządu na Ukrainie. Przypomnijmy, że do dzisiaj są problemy ogromne z ekshumacją ofiar ludobójstwa na Polakach na
Wołyniu. Mamy ogromne problemy, jeśli chodzi o blokowanie transportów międzynarodowych, chociażby grudzień roku 2021, kiedy kilkadziesiąt transportów z Chin do Polski zostało wstrzymanych przez stronę ukraińską. Mamy przepotężny problem, jeśli chodzi o gloryfikację ludobójców na Ukrainie i te wszechobecne flagi czerwono-czarne, ulice, place imienia Stepana Bandery, Romana Szuchewycza, cały czas odradzająca się ideologia nacjonalizmu integralnego Dmytro Doncowa, cały czas kult ukraińskiej powstańczej armii, organizacji ukraińskich nacjonalistów, negacjonistów wołyńskich, którzy dostają się do rządu. Przecież to jest absolutnie skandaliczna sytuacja, że pan Andriy Melnyk, były ambasador Ukrainy w Berlinie, po swoich skandalicznych wypowiedziach wybielających ludobójców, mówiących o tym, że tak naprawdę Ukraińcy mieli prawo robić ludobójstwo na Polakach, bo rzekomo byli prześladowani w II Rzeczypospolitej. To jest wielki policzek dla narodu polskiego, dla państwa polskiego, że ten człowiek został wiceszefem ukraińskiej dyplomacji i właściwie nie ma tutaj reakcji ze strony władz państwa polskiego. Nie ma reakcji, że Ukraina ostrzelała terytorium Polski, mam na myśli 15 listopada 2022 roku, wieś Przewodów w powiecie chrubieszowskim w województwie lubelskim. Do dzisiaj, a rozmawiamy 19 grudnia 2022 roku, nie ma żadnych przeprosin ze strony prezydenta Ukrainy w tym zakresie, nie ma żadnej gotowości do wypłacenia odszkodowań rodzinom zabitych Polaków. Co więcej, mamy do czynienia z wręczaniem prezentów wysokim rangom oficerom polskiej policji, które wybuchają te prezenty. Mam na myśli ten incydent z 14 grudnia bieżącego roku i pana inspektora generalnego Jarosława Szymczyka, prawda? No, mamy do czynienia z szeregiem bardzo zastanawiających decyzji i czynów strony ukraińskiej i całkowitą uległością strony polskiej. I tu powstaje fundamentalne pytanie, no skąd ta uległość? Czy tylko i wyłącznie bierze się to z podporządkowania polskich służb służbom amerykańskim, o czym nawet piszą pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej, mam na myśli przejęcie wywiadu PRL-owskiego przez CIA. Tutaj pan dr Tomasz Kozłowski, świetna książka wydana przez IPN pod tytułem Koniec Imperium MSW, ale także powstaje pytanie, czy afera podkarpacka, czy próba szantażu polskich polityków przez ukraińskie służby specjalne, mam na myśli tych polityków, którzy korzystali z usług domów publicznych na Podkarpaciu i były te wizyty ich nagrywane, czy nie może to, czy może stąd właśnie wynika ta uległość? No bo ja nie rozumiem, skąd wynikają słowa na przykład pana Łukasza Jasiny, rzecznika prasowego MSZ-u, który pod koniec marca bieżącego roku powiedział, cytuję, jesteśmy sługami narodu ukraińskiego. Koniec cytatu. Nie wiem, jak może być bardziej upadlające w ustach polskiego urzędnika, jakie słowa mogą być bardziej upadlające, że jest sługą obcego narodu. I właściwie nie ma żadnego dementi, nie ma odwołania pana Jasiny. Mamy do czynienia rzeczywiście z postawą sług obcego narodu i to jest sytuacja absolutnie katastrofalna dla suwerenności i dla niepodległości państwa polskiego. No właśnie, jak pan sądzi, czy te nasze elity władzy są w stanie obudzić się i w odpowiednim czasie zmienić wektor tej polityki zagranicznej, żeby ta polityka zagraniczna, ta racja stanu wypłynęła i żebyśmy rzeczywiście nie tworzyli wrogów, bo jak na razie eskalacja wrogów jest ogromna, a zaczęli współpracować rozumnie, roztropnie z innymi narodami? Tu się z panią redaktor zgodzę, że ta eskalacja jest rzeczywiście ogromna. Przypomnijmy to, że Polska finansuje od wielu, wielu lat telewizję Bielsat. Chociażby w roku 2020 telewizja Bielsat otrzymała ponad 200 milionów złotych z budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I ta telewizja Bielsat na początku października bieżącego roku i na początku listopada zamieściła informacje, zarówno na swoim portalu, jak i na swoim kanale na YouTubie, informacje, że na terytorium naszego państwa są szkoleni ochotnicy białoruscy, którzy mają być wykorzystani w operacji specjalnej przeciwko, cytuję, reżimowi Aleksandra Łukaszenki. Czyli mamy do czynienia tak naprawdę stworzeniem grup terrorystycznych, jakichś grup dywersyjnych, którzy mają być użyci przeciwko naszemu wschodniemu sąsiadowi, czy jednemu ze wschodnich sąsiadów. No coś absolutnie niewyobrażalnego, coś absolutnie niedopuszczalnego.
Idąc dalej, między 4 a 7 listopada w Jabłonnie pod Warszawą, w pałacyku zarządzanym przez Polską Akademię Nauk, miał miejsce dziwny zjazd, zjazd opozycjonistów rosyjskich, którzy się mianowali emigracyjnym rządem rosyjskim. No coś równie niewyobrażalnego, jak to jest możliwe, że władze państwa polskiego przyzwalają na taką chucpę polityczną i na zwiększanie napięcia w relacjach z Rosją. Nam nie jest potrzebna dzisiaj wojna. Zresztą jak pod koniec czerwca, bodajże to był 28 czerwca bieżącego roku, w Sejmie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w asyście komendanta głównego Straży Pożarnej przyznali, że w Polsce zaledwie 3% populacji ma dostęp do schronów, czy właściwie do czegoś, co może być użyte jako schron, bo przez ostatnie ponad 30 lat III Rzeczypospolitej nikt, żaden rząd, żaden, ani lewicowy, ani prawicowy, ani centrowy, nie zadał sobie trudu, aby wprowadzić do prawa budowlanego definicję schronu. To znaczy, że wszyscy politycy po roku 89 uwierzyli w koniec historii, że nigdy nie nastąpi żadne załamanie koniunktury geopolitycznej, nie nastąpi żadne zagrożenie zbrojne. No, przedziwna jest ta tak naprawdę ten brak odpowiedzialności ze strony polskich władz. No ja osobiście uważam, że musi nastąpić taka dosyć głęboka zmiana w kulturze strategicznej państwa polskiego. Uważam, że pierwszą i najważniejszą kwestią jest głęboka reforma służb specjalnych. No nie może być tak, że ludzie, którzy wzięli 15 milionów dolarów łapówki za zorganizowanie tajnego więzienia obcej służby specjalnej, dzisiaj chodzą na wolności. Są bezkarni i właściwie mamy do czynienia z brakiem jakichkolwiek konsekwencji dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dzisiaj nikt nie kontroluje polskich funkcjonariuszy publicznych, którzy przyjmują prezenty od obcych służb, a często jest to broń, nie tylko alkohol, ale broń. Pytanie, czy nie mamy tutaj do czynienia z kwestiami korupcyjnymi, z międzynarodowym handlem bronią, z próbami jakichś zamachów. No, pytam się, gdzie jest dzisiaj Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Gdzie są ludzie, którzy kontrolują te agencje? No odpowiedź jest prosta. Ludzie, którzy kontrolują Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, są na Twitterze. Pan Stanisław Żaryn, zastępca ministra koordynatora spraw służb specjalnych, po prostu robi sobie żarty, bawi się na Twitterze, robi różne dziwne tweety, bardzo aktywny jest w ogóle w mediach społecznościowych, a w tym samym czasie rosyjscy youtuberzy dzwonią do prezydenta do pana prezydenta Andrzeja Dudy, ośmieszają głowę naszego państwa. W tym samym czasie polscy funkcjonariusze publiczni, w tym funkcjonariusze służb mundurowych, otrzymują broń od obcych służb, prawdopodobnie obcych służb specjalnych, która to wybucha w budynkach użyteczności publicznej, a pan Stanisław Żaryn jako zastępca koordynatora służb specjalnych po prostu się bawi na Twitterze. No, to jest operetka, to jest kabaret, to jest piaskownica, to jest przedszkole, dlatego warto, aby w najbliższym czasie, w ciągu tego czasu, który pozostał do wyborów parlamentarnych, bliżej się przyjrzeć politykom, jak się zachowywali w okresie segregacji sanitarnej, w okresie zamykania służby zdrowia dla Polaków. 200 tysięcy ponad normatywnych zgonów, to przecież nie wzięło się znikąd. Zastępowanie kontaktu ze specjalistami, teleporadami, przecież to była zbrodnia na narodzie polskim. Trzeba się przyjrzeć, którzy politycy zachowywali się w jaki sposób, jak się zachowywali po 24 lutego, którzy politycy byli podżegaczami wojennymi, czy są podżegaczami wojennymi, są prowodyrami wśród podżegaczy wojennych, domagają się wsparcia militarnego dla Ukrainy, udziału Polski w wojnie na Ukrainie, czy też zamykania przestrzeni powietrznej przez NATO nad Ukrainą. To są prowodyrzy wojenni. Ci ludzie powinni być z imienia i nazwiska w ten sposób nazywani i tym ludziom oczywiście wyborczy rachunek powinien być wystawiony wiosną lub jesienią przyszłego roku. Nie wiemy, kiedy będą wybory konstytucyjnie. Data oczywiście to jest jesień, ale nie wiemy, czy ustawa budżetowa zostanie przyjęta, więc i wiosna również jest prawdopodobna. Panie Leszku, w przestrzeni publicznej, medialnej od czasu do czasu pojawia się taka koncepcja, teza, oczywiście po zakończeniu tej wojny, dzisiaj nie wiemy, kiedy to nastąpi, jak to nastąpi, ale teza
o jakimś dziwnym połączeniu Polski i Ukrainy. Tutaj pojawił się wątek Międzymorza, chociaż w kontekście zachowania na przykład pana Orbana wydaje mi się, że ten wątek Międzymorza możemy sobie włożyć między bajki, ale mówi się o jakiejś Unii. No struktura w tej chwili oczywiście jest nieokreślona, ale połączenie Polski z Ukrainą. Czy nam jest potrzebne połączenie Polski z Ukrainą? Co to miałby być za dziwny twór i jakie on miałby cele realizować i o co w tym wszystkim chodzi? Jak pan to czyta? Tak, pojawiła się rzeczywiście taka koncepcja, która się nazywa Federacją Polski i Ukrainy. Złośliwie nazywana Ukropolem. Ukropolem. Złośliwie lub niezłośliwie, no, zależy jaki kto ma stosunek emocjonalny do tego. Ja osobiście uważam, że koncepcja państwa o charakterze federacyjnym między Polską a Ukrainą, czy tego, co zostanie z Ukrainy po wojnie, bo nie sądzę, aby Ukraina jakby zachowała status granic sprzed lutego 2014 roku. Moim zdaniem to jest bardzo mało prawdopodobne. Jest pomysłem szatańskim. Jest pomysłem szatańskim i tutaj chyba takim najbardziej znanym, czy najbardziej głośnym orędownikiem tej koncepcji jest taki intelektualista ze stajni pana doktora Jacka Bartosiaka, pan Marek Budzisz, który jest lansowany bardzo mocno jako jeden z czołowych ekspertów od Rosji w obecnym układzie politycznym. Były doradca rządów Jerzego Buzka, jeśli dobrze pamiętam. I to rzeczywiście pan Budzisz bardzo roztacza tutaj świetlistą przyszłość między taką Federacją Polski i Ukrainy. Moim zdaniem, dlaczego jest to plan szatański? Dlatego, że mamy do czynienia z dwoma różnymi cywilizacjami. A jak mówił wybitny polski badacz cywilizacji, pan profesor Felix Koneczny, nie można być cywilizowanym na dwa sposoby. Jeżeli w jednym państwie są dwa żywioły, dwie różne cywilizacje, prędzej czy później dojdzie do starcia i najczęściej wygrywa niestety ta niższa cywilizacja, tak jak zły pieniądz wypiera dobry w prawie Kopernika, no to tak samo w środowisku cywilizacji tak samo jest. To jest powrót do II Rzeczpospolitej, to jest powrót do tego koszmaru, do tego horroru, który znamy z kart historii, do tych zamachów terrorystycznych, do tych skrajnie nacjonalistycznych grup, do tych napięć społecznych, które wtedy były. Wielkim błogosławieństwem historii dla Polski było to, że po roku 1945, mimo przegranej wojny, Polska, mimo formalnie, że znajdowała się w obozie zwycięzców, to tak naprawdę tę wojnę przegrała, ale jednak plusem, który Polska wyciągnęła i tym wielkim dobrodziejstwem była homogeniczność etniczna i homogeniczność konfesyjna, że uniknęliśmy konfliktów etnicznych, konfliktów religijnych. To było wielkie błogosławieństwo, zresztą kształt granic Polski zbliżony do owalu, również dobry w sensie militarnym, do obrony i tak dalej, i tak dalej. Polska, mając tak dobre położenie geograficzne na osi wschód-zachód, północ-południe, powinna stawiać na bycie mocarstwem gospodarczym. Powinniśmy włączyć się w chiński projekt nowego jedwabnego szlaku, nowego bursztynowego szlaku. Powinniśmy być absolutnie beneficjentem położenia geograficznego, handlować ze wszystkimi sąsiadami, układać się ze wszystkimi sąsiadami, budować elektrownie jądrowe, rozwijać kopalnie, rozwijać górnictwo węgla kamiennego, brunatnego, nie oglądać się tutaj na absolutne jakieś ideologie klimatystyczne, które są absolutnie sprzeczne z polską racją stanu. Powinniśmy stawiać na energetykę jądrową, powinniśmy się rozwijać, zachowując naszą strukturę etniczną i konfesyjną. Natomiast to, co proponuje pan Budzisz, czy szereg innych takich właśnie, nazwijmy to, medialnych ekspertów, to jest próba rozwodnienia czynnika polskiego w Polsce. To jest próba odejścia od zasady Polak w Polsce gospodarzem. Uważam, że to hasło jest bardzo, ale to bardzo adekwatne. To Polak powinien być w Polsce gospodarzem, a jeżeli patrzymy na te wszystkie wyłudzenia świadczeń socjalnych robione przez mieszkańców Ukrainy, przez migrantów, imigrantów do Polski, bo przecież nie uchodźców. Status uchodźcy ma po 24 lutego uzyskało około 1000 obywateli Ukrainy. Cała reszta to są imigranci i próba jakiejś zorganizowanej akcji przesiedleńczej jest absolutnie sprzeczna z polską racją stanu. To jest absolutnie coś, to jest absolutnie szatański plan i nie idźmy tą drogą. Panie Leszku, zmierzamy w zasadzie do końca, ale nie sposób pominąć jakby głównego gracza tej wojny, czyli Stany Zjednoczone. Proszę mi powiedzieć, jaki cel mają Stany Zjednoczone? One chcą
osłabić czy wyeliminować z geopolityki Rosję? To jest moje pierwsze pytanie. A drugie, czy jeżeli Zachód przestanie pomagać Ukrainie, jeżeli jakby wyczerpie się ta pomoc, czy wówczas Stany Zjednoczone, pańskim zdaniem, w cyniczny sposób wepchną Polskę do tego konfliktu? I przy takim stosunku rządu polskiego, jaki w tej chwili jest w stosunku do Stanów Zjednoczonych i rządu Bidena, czy rzeczywiście będziemy podmiotem tej wojny wtedy? Ja myślę, że próba wciągnięcia Polski do tej wojny rozpocznie się już na wiosnę roku 2023. Ukraina słabnie i widzimy to chociażby po przekazach oficjalnych. Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, w przypływie szczerości powiedziała, że Ukraińcy stracili, czyli że zostało zabitych 100 tysięcy żołnierzy ukraińskich. Jeżeli tak rzeczywiście jest, a nie ma podstaw, żeby twierdzić inaczej, skoro szefowa Komisji Europejskiej oficjalnie takie dane podała, to rannych jest 200-250 tysięcy żołnierzy. No, zgodnie z zasadami sztuki wojennej tak należy szacować te straty. Czyli tak naprawdę zostało wyeliminowanych z walki na Ukrainie 350 tysięcy żołnierzy, czyli taki stan, jaki Ukraina posiadała sił zbrojnych 24 lutego, zbliżony do tego, co miała Ukraina 24 lutego bieżącego roku. Jeżeli tak jest, to Ukraina dzisiaj ma potężne problemy z uzupełnieniami, z mobilizacją. Cała spora część młodych Ukraińców jest także w Polsce. Wystarczy przejść się po lokalach gastronomicznych w Warszawie czy we Wrocławiu, żeby się o tym przekonać. W związku z tym Stany Zjednoczone, zdaniem wielu komentatorów, czy polskich, czy amerykańskich, w Polsce dr Jacek Bartosiak na przykład o tym mówi, że będą Amerykanie naciskać na to, aby Polska wysłała swój kontyngent wojskowy, czy po prostu wprost zaangażowała się do tej wojny. To byłby absolutnie, to byłaby katastrofa. No jakby jakiekolwiek rozważanie wejścia dzisiaj Polski, która nie ma systemu obrony powietrznej, nie mamy systemów nowoczesnych ochrony ludności cywilnej, obrony cywilnej. Polska nie ma takich systemów. Najwyższa Izba Kontroli w roku 2012 i 2019 opublikowała na swojej stronie takie raporty, które mówią o tym, że nie ma w Polsce systemów obrony cywilnej. 3% populacji ma jakiekolwiek schronienie na wypadek bombardowania czy ostrzałów rakietowych czy dronowych. No to o czym my mówimy? Co, ktoś szykuje tutaj hekatombę w Polsce, no to jest absurd. Stany Zjednoczone oczywiście nie chcą wyeliminowania Rosji, jak pani redaktor powiedziała, nie chcą rozpadu Rosji, czy nie wiem, rozcięcia Rosji po szwach narodowościowych, bo można i tak byłoby to określić, no bo kto by na tym skorzystał? Rosja jako mocarstwo nuklearne, która by się rozpadła, nastąpiłaby jakaś nawet implozja tego państwa, kto na tym by najwięcej skorzystał? No Chińska Republika Ludowa, która od co najmniej roku 2011 jest traktowana przez elity Stanów Zjednoczonych jako główne zagrożenie strategiczne. Więc Stany Zjednoczone na to nie pójdą. Stany Zjednoczone chcą osłabienia Unii Europejskiej. Już osiągnęły całą masę swoich celów. Proszę zobaczyć, że Europa dzisiaj zamiast kupować tanie węglowodory, tani gaz ziemny, tanią ropę naftową z Rosji, kupuje drogie węglowodory ze Stanów Zjednoczonych, chociażby gaz skroplony. Przecież to jest o wiele droższe. Ja się teraz nie podejmuję szczegółowych analiz tutaj ekonomicznych w tym zakresie, jak to wygląda, ale dla każdego, kto ma jakąkolwiek wiedzę na temat geopolityki czy geoekonomii, to jest oczywista sprawa, że dzisiaj Stany Zjednoczone grają na osłabienie gospodarcze Unii Europejskiej, wywołanie kryzysu energetycznego, tak aby samemu dostarczać węglowodory do Europy, do tego kryzys finansowy, żywnościowy, migracyjny, tak aby osłabić Unię Europejską jako jeden z biegunów geopolitycznych świata. I to jest bardzo istotna sprawa, oczywiście. Również Amerykanie chcą osłabić Rosję, aby ten tandem rosyjsko-chiński już nie był taki silny jak przed 24 lutego. Stany Zjednoczone nie są w stanie przynajmniej dzisiaj bezpośrednio uderzyć w Chiny, to uderzają w tego partnera chińskiego, jakim od 1996 roku, od czasów szanghajskiej piątki, stworzenia takiego formatu, a później szanghajskiej organizacji współpracy, jest Federacja Rosyjska. Już ostatnie pytanie. Przygotowuje pan film Stop amerykanizacji Polski. Kiedy ten film ujrzy światło dzienne? Gdzie go pan chce emitować? I właściwie jaki jest cel tego projektu? Celem projektu jest pokazanie Polakom, że Stany Zjednoczone nie są krajem mlekiem i miodem płynącym i nie są gołąbkiem pokoju, tak jak bywają przedstawiane w polskich mediach, w polskich podręcznikach.
akademickich, polskich podręcznikach do szkół średnich. Chcemy pokazać prawdziwe oblicze Stanów Zjednoczonych, a zwłaszcza w kontekście polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa i polityki obronnej. Chcemy pokazać, że sojusz polsko-amerykański jest sojuszem asymetrycznym, jest sojuszem w wielu aspektach niekorzystnym dla państwa polskiego, a Stany Zjednoczone nie mają prawa nazywać się żadnym gołąbkiem pokoju, tylko krajem, który dokonał największej hekatomby wśród ludności cywilnej po roku 1991. Zdaniem amerykańskiego uniwersytetu Brown University, który opublikował raport Cost of War, czyli koszty wojny, w latach 2001-2021 w wyniku wojen napastniczych Stanów Zjednoczonych zginęło około 920 tysięcy ludzi, z czego większość cywilów, w tym kobiety i dzieci. To są liczby absolutnie nieznane i są to fakty absolutnie nieznane w Polsce. W Polsce się nie pamięta o tym, że po raz pierwszy po zakończeniu zimnej wojny to Stany Zjednoczone dokonywały ataku na cywilną infrastrukturę krytyczną, na elektrownie, elektrociepłownie, bombardowały żłobki, przedszkola, autobusy i pociągi. Było to w roku 1999 w Jugosławii, nie mając żadnych podstaw do takiej agresji na to państwo pod sfingowanymi zarzutami tak zwanej masowej zbrodni w Raczaku. Żadna masowa zbrodnia, 5 cywilów tam zginęło i to w wyniku operacji antyterrorystycznej przeciwko terrorystom z UCK, co nie przeszkodziło Stanom Zjednoczonym oczywiście w wtargnięciu do Jugosławii, w sensie lotniczym, powietrznym i zabiciu ponad 2000 cywilów. Chcemy powiedzieć nieco więcej na temat tajnego więzienia CIA, bezprawnego torturowania, przetrzymywania bez wyroku sądu ludzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, złamaniu polskiej konstytucji. Chcemy powiedzieć na temat inwazji na Irak, hekatombie cywilów w Iraku i temu tak naprawdę, i dlaczego Polska nic tak naprawdę realnie nie wzięła w sensie gospodarczym, nie otrzymała nic w sensie gospodarczym z udziału w amerykańskich awanturach, czy to w Iraku, czy w Afganistanie. No, krótko mówiąc, chcemy pokazać prawdę. Prawdę tak jak jest. Czym są dzisiaj Stany Zjednoczone i jaką rolę pełnią w stosunkach międzynarodowych? Czy są stabilizatorem, czy są destabilizatorem? My uważamy na konkretnych źródłach historycznych, że Stany Zjednoczone pełnią absolutnie destrukcyjną rolę w stosunkach międzynarodowych i ich rozpaczliwa próba obrony hegemonii liberalnej kończy się fatalnie. Finansowanie pomarańczowej rewolucji na Ukrainie, jak przyznała Victoria Nuland w 2013 roku, które kosztowało przynajmniej 5 miliardów dolarów, no przecież skończyło się czym? No skończyło się potężnym konfliktem, który dzisiaj rzutuje na nasze bezpieczeństwo ekonomiczne i także militarne. I tym wszystkim chcemy się zająć w filmie. Premiera jest planowana na 3 maja 2023 roku. Wszyscy, którzy się interesują tą tematyką, mogą wejść na stronę stopamerykanizacji.pl. Tam są informacje na temat filmu, możliwość także wsparcia tego projektu. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję. Wesołych świąt, wszystkiego dobrego w nowym roku. Również. Do widzenia. Do widzenia.